Możecie być widoczni, chyba że ktoś jest ścigany listem gończym, to proszę zasłonić twarz. Po prostu do buzi i mów, co on robi. To do buzi musi. Dobra. Już można? Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na szkoleniu praktycznym żurawi przewoźnych, popularnie zwanych HDS-ami. Po szkoleniu teoretycznym teraz kursanci, którzy są tu obecni, odbywają szkolenie praktyczne. Szkolenie praktyczne odbywa się na sprzęcie, jaki będzie podczas egzaminu. Jest to standardowy żuraw przenośny, który służy do rozładowywania i ładowania samochodu. Na ćwiczeniach kursanci odbywają, ćwiczą przenoszenie ładunków. Tutaj akurat służy za to opona, ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie stwarza ona żadnych zagrożeń. Ćwiczenie polega na tym, żeby kursant z pozycji transportowej uruchomił żuraw, ma rozłożyć stabilizatory, podnieść podpory w taki sposób, żeby koła się nie oderwały od podłoża, ale żeby zwiększyć stabilność żurawia, po czym ma tą oponę tutaj wskazaną, wziąć z kubła tego na śmieci, to jest dość precyzyjne, bo ten kubeł jest lekki, może się przewrócić, i położyć tutaj tak, żeby ten pachołek był w centrum. Wymaga to troszeczkę precyzji i wprawy, ale po to są te zajęcia, proszę Państwa, żeby oni tej wprawy nabyli, i to będą mieli podczas egzaminu pokazać panu inspektorowi z Urzędu Dozoru Technicznego, że mają opanowaną obsługę tego sprzętu. Teraz ten kursant ma złożyć ten żuraw. Oj, tutaj jest błąd. To jest dotknięcie pachołka plus rozchwianie żurawia. Tego nie może nam zrobić na egzaminie. Ma to się odbywać bardzo płynnie. Tutaj troszeczkę też on zrobił błąd, ponieważ za daleko wysunął nad kabinę, czego nie powinno być. Powinien ten żuraw złożyć na tyle, żeby ten żuraw nie przechodził nad kabiną. Zresztą widzimy, że ta kabina już jest tam uszkodzona. Ktoś wcześniej popełnił błąd podobny do niego. Proszę, momencik. Proszę złożyć go do pozycji transportowej. I teraz ma do pozycji transportowej położyć żuraw na skrzyni ładunkowej, oprzeć o przednią ścianę i poskładać żuraw, czyli podnieść podpory i złożyć stabilizatory. I na tym mniej więcej wyglądają te ćwiczenia i mniej więcej w ten sposób wygląda egzamin. Dziękuję.